Nazywam się Weronika Kober, na co dzień mieszkam w Bydgoszczy i cieszę się, że udało mi się dobrnąć dzisiaj do drugiego etapu i że będę mogła zaprezentować się dalej. Drugi etap to kolejny podest, prawda, do celu. Co Pani wybrała, jaki repertuar na to przesłuchanie? W drugim etapie zaprezentuję pieśń Hugo Wolfa, którego osobiście uwielbiam, więc cieszę się, że będę miała okazję go wykonać przed publicznością, przed jury. Drugim utworem będzie Widicum Pergolesiego i na koniec aria Małgorzaty z opery Faust, Odie, kiedy biżu. Jak przygotowywała się Pani do tego konkursu, to zwykle najlepiej przygotowany jest pierwszy etap, tak? Czy tutaj rozłożyła Pani odpowiednio siły? Powiem szczerze, że trochę pierwszy etap był dla mnie nowością, ponieważ w pierwszym etapie wykonywałam arię Królowej Nocy o Citrenieść, która jest niezwykle trudna, szczególnie w rannych godzinach wystąpienia. Powiem szczerze, że akurat tutaj jakoś na tym konkursie tak rozłożyłam ten repertuar, że drugi etap jest troszeczkę spokojniejszy dla mnie, ale nie chcę też tutaj zapeszać, bo to nie chodzi o to, że teraz nagle mogę się rozluźnić, tylko jest chyba gdzieś bardziej już ośpiewany, o, może w ten sposób. A po drugie już poznała Pani akustykę sali, zobaczyła, że jury nie jest takie straszne. Tak, bardzo, bardzo pozytywne. Co prawda mało miałam tam okazji widzieć przez oświetlenie, ale widziałam chyba Pana Kwietnia, kiedy zaczęłam śpiewać arię Królowej Nocy, że tak sobie podstukiwał. To tylko jedyne, co mi się udało zobaczyć. Ale jest bardzo fajna atmosfera, świetnie zorganizowane całe tutaj przedsięwzięcie, więc sama przyjemność tu być. Czyli stresu na razie nie ma. Na razie nie. No, tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo.